No i halo, halo, witam bardzo serdecznie w drugi dzień Rower i dzisiaj jesteśmy w Rysie Oslo zastąpione za Lillehammer i dzisiaj mamy konkurs drużynowy i co bez przedłużenia lecimy z konkursem drużynowym. No i pierwszy z Polaków Maciej Kut, zobaczymy skok Maćka. Ponad 140 metrów jest wymagany, żeby Polsko biło prowadzenie dzisiejszego woda. Maciek skacze dobrze. 133,5 metra i zajmujemy aktualnie drugą pozycję. No i drugi z Polaków Dawid Kołacki. Dzisiaj skaczemy się w składzie niezmieniony do samych zawodów. Dawid skacze dobrze i wyjmowy minimum prowadzenie. 132,5 metra i na razie jesteśmy obecnie na pierwszym miejscu. No i Piotr Żyła, 125,5 metra potrzebujemy. Zobaczmy ile skoczy Piotrek. Ładnie wyszedł, wysoko, to jest dobry skok. Piotr Żyły, 134,5 metra, oczywiście Piotr obejmuje prowadzenie. Polska obejmuje prowadzenie. No i w tej serii z Polaków Kamil Stoch, czy utrzymamy prowadzenie? W pierwszej serii 126,5 wymagana, Kamil skoczy dalej około 133 metry i oczywiście utrzymujemy prowadzenie. A pierwsza trójka rzuci pracy na prowadzeniu Austria, Szwajca. Taka jest pierwsza trójka po pierwszej serii, co bez przedłużenia lecimy z drugą serią. No i Maciej Kot. Maciek, zobaczmy wysoko, leciał, już nam odleciał. Maciej Kot, 139 metrów. Oho, ho. Kapitalny skok Macieja Kota. No i Dawid Kołacki. Zobaczmy skok Dawida. Dawid ładnie się położył, to jest dobry skok Dawida. 132 metry, jeżeli Dawid obejmuje prowadzenie. Polska obejmuje prowadzenie, no i Piotr Żyła. Piotr ładnie wyszedł wysoko, tu również daleki to jest skok. I oczywiście otrzymujemy prowadzenie w dzisiejszych zawodach, 165,5 metra, tak. Skoczy Piotr Żyła. No i ostatni w tej serii, ostatni z naszych. Kamil Stoch, 120 metrów, żebyśmy wygrali dzisiejszy konkurs. Stać Kamil na taki skok. Kamil, dobry. 129,5 metra i oczywiście Polska wygrywa dzisiejszy konkurs. Lillehammer, co osłon zastąpione. Na drugim miejscu Szwajcarzy, a na trzecim Austriacy. A my obejmujemy w pucharze drużynowym w klasyfikacji Polska na pierwszym drużynie, gdzie są Niemcy i trzeci Austriacy. Co myśmy powiedzieli, że widzimy się jutro na konkursie indywidualnym w Lillehammer, czyli Lillehammer za Oslo. Widzimy się jutro, do jutra, trzymajcie się. Cześć, bang.